Właśnie opakujemy się z Kasprem, tak jakby pakujemy się, znaleźliśmy jakieś ziemniaki stare. No ja uszedłem... Znalazłem, ja posprzątałem. Tak, a ja kota kubetę wyczyściłem. Nieważne, w każdym razie jest tu syf w tym pokoju ogromny i teraz ja muszę się tym głównie zająć jakoś. Też w ogóle jest przypał z tym bagażem, bo nie wzięliśmy rejestrowanego i możemy wziąć go na lotnisku, co prawda. Żeby wziąć na przykład kosmetyki powyżej 100 ml, nie? Bo póki co mamy tylko bagaż jakby podręczny i w tym póki taki... tu cebula i nie płacimy za bagaże. No ale to prawda, bo do 8 kilo my jedziemy na tydzień, więc my tylko stroje kąpielowe, jakieś krótkie spodenki, sukieneczki i takie tam. Oprócz tego torebka, w której będzie reszta ważnych rzeczy. Typu właśnie jakieś takie kosmetyki, tylko że malutkie, nie? No i nie wiem, czy dokupywać ten większy, czy nie? Czy sobie w tym poradzimy, ile w ogóle on waży, czy on waży 8 kg, czy nie więcej? Też jakieś pranie robimy, no i jest generalnie trochę rozpierdziel taki. Się zobaczy potem. No i kot ciągle gęga, bo przestawiliśmy materac. Zobaczcie. O kurde. O tym mówię, zobaczcie. Ja stoję sobie tutaj. On jest tam. Julia wszędzie chlapie wodą i później ja muszę sprzątać. Ty masz tam sprzątanie wody po mnie, a ja mam, popatrz ten pokój, widziałeś ten pokój, jak wygląda? No to jest twój pokój. Pana kota, pana kota. Udało nam się dojechać. Byliśmy to około 5:30 i już jesteśmy w sobie po tej całej odprawie i w ogóle. Dlaczego ty się do mnie odzywasz, jak przed chwilą byłaś obrażona? Dobra, no to w każdym razie. Jechaliśmy trochę na cebulę, nie wzięliśmy bagażu rejestrowanego i mamy tylko taki bagaż podręczny, czyli to. I tyle. I w sumie to tyle. Mieliśmy maczkę i tyle, i pa. Nagrywają challenge, być wszędzie w kamizelkach podlaskowych. Naprawdę, ty się śmiejesz. O, ten jeden się wykruszył z teamu. No bo on jest operatorem i poszedł teraz po kamerę nagrywać z trzeciej perspektywy. Wiesz, do czego służą te schodki? Do czego? Do wchodzenia, Julka, do wchodzenia, do czego mają służyć? Jezus, no to się powiększa, tutaj patrz. No nie patrz na to czoło swoje. Dobra, zrobimy ankietę. Ja nie wiem robić ankiet na YouTubie, ale jakby była, to bym dała jakieś... Jakby co? Ankietę. No, to coś z tym trudnego. Nie, na YouTubie nie ma takich ankiet. Ale tutaj będzie karta, gdzie będzie link do ankiety, którego nie będzie. Nie będzie. Gdzie ty jesteś? A! Zawsze tak mam, bo się stresuję i mi spina mięśnie twarzy. Chyba jak zaraz będziemy... Zdążyłam pomalować oczy, nie nałożyłam podkładu, bo stwierdziłam, że zacznę sobie opalać już twarz. I generalnie Kasper mi mówi, bo oglądaliśmy Kissing Booba, mówi do mnie, że idzie spać i dosłownie dwie minuty później mówią w tym temacie, że jest ten mikrofonik, że jesteśmy na miejscu, że jesteśmy na miejscu. Więc my już w sumie dojeżdżamy, dolatujemy i fajnie. Dojechaliśmy. Ja w ogóle jak hippies, bo to moje duże okulary, które chciałam tutaj zabrać, utopiłam. Przed lotniskiem siedzimy i zaraz zawijamy na chatkę ogarnąć. Nie, najpierw do sklepu, na chatkę. No i chillerka. Dojechaliśmy, ja zdążyłam się ogarnąć, jechaliśmy forum, zrobiliśmy cały zakup, taki miał być. W ogóle nie wziąłem ładowarki do baterii z aparatu, więc powloga prawdopodobnie będzie nagrywane telefonem niestety, tak samo jak jakieś filmy tematyczne, bo nie zdążyłam nagrać filmiku tematycznego z Leuno, o którym wam mówiłam. Nie wiem, no zobaczymy w każdym razie, jak to będzie. Co wam? Jesteśmy ogólnie, to nie jest taki domek do wypożyczenia, bo ostatnio jak byliśmy też, to byliśmy u znajomych i teraz też jesteśmy u znajomych właśnie tych samych w Grecji. I zobaczcie to. Muszę ogarnąć, jak to... Tutaj mamy taki tarasik z takim widoczkiem. Tu jest tarasik z pokoju z dołu. Tam mamy basen. Tak to wygląda. Tu jest w ogóle jakiś minigolf. Także wydaje mi się, że będzie fajny tydzień. Postaram się jak najwięcej tutaj nagrywać, ale też z
spędzić czas ze znajomymi, bo ja mam tak, że ja chcę nagrywać te vlogi, tylko że też dużo czasu my tyścimy ze znajomymi i mi głupio właśnie te osoby, które na przykład sobie nie nagrywają, tak głupio podchodzi, coś tam ciągle nagrywać i w ogóle, więc ja idę teraz tam z nim wszystkim posiedzieć i jak będzie coś fajnego działo, to wam oczywiście nagram. Kolejny dzień w ogóle, wszyscy wygrzewają się nad basenem, jest 14, a ja dopiero wstałam. Poszliśmy spać przed wyjazdem o 1, wstaliśmy o 4 na to lotnisko, w ogóle przesada i wczoraj siedzieliśmy u jakichś znajomych w takiej willi obok większej od tej jeszcze, więc ja jestem po prostu pod wrażeniem. Była taka mini imprezka do 3, więc o 4 poszłam znowu spać i ja teraz tyle śpię, ja się budzę, taka nie wiem co się dzieje. Poszłam się szybko umyć, ale mówię, dobra, nieważne, lecę na basen, tylko szukam moich okularów przeciwsłonecznych. Nie wiem, gdzie zgubiłam moje okulary przeciwsłoneczne. Może są na dole, nie wiem. Idę posiedzieć z nimi wszystkimi. To są osy. Dodajemy? Osy? Ale została strzała. Chodź się kąpać, a nie nagrywać. Są wakacje. Okej, moi drodzy, ja sobie właśnie zrobiłam makijaż, znaczy w pokoju, ale sobie dzisiaj wyszłam, żeby nagrać instastory, bo jest zaraz 17, a ja mam na dzisiaj publikację vloga z teledysku Kacpra, z tym, że jestem w tej Grecji i nawet nie dostałam żadnego maila, czy ja dostałam ten filmik w ogóle, zobaczcie jak cudownie. I lecę teraz do pokoju ogarnąć, czy mam ten film, jak coś tego pobieram i zaraz będę go wrzucać prawdopodobnie. I albo wleci właśnie o 17, albo przesuniemy go po prostu na 18. Mam naprawdę urwanie głowy z tym wszystkim, mało co ogarniam, ale idę teraz spróbować to zrobić, w ogóle zobaczę. W ogóle zobaczę, czy mi to przyszło teraz. Ja się tak pogubiłam, ja przed chwilą tak wam jęczałam, że o, nie zdążę, znowu przesunę ten film. A zapomniałam, że jest w ogóle godzina w przód tutaj. My mamy 17, u was jest 16. Więc wszystko na spokojnie, już sobie poustawiłam, vlog się właśnie ładuje. I w sumie go obejrzałam, myślałam, że będzie taki se, bo mało strasznie tam nagrywałam, nie wyciągałam za dużo kamery. Ale wyszedł całkiem spoko i pokazuje mi, że jest jeszcze 50 minut się będzie ładować, ale my i tak wychodzimy, to się tutaj załaduje, samo się wrzuci, mam nadzieję, jak nie, no to przypał i elegancko. Lecimy właśnie na szamę, ja idę jeszcze po Kasprę, bo wszyscy w sumie się zebraliśmy. No i tyle. Jest jakoś 24 i stwierdziliśmy z siami, że wpadłem się teraz do basenu. To ja aktualnie teraz. Chłopcy wrócili jakąś godzinę temu, bo grali mecz z jakimiś Grekami, a my z siami ciągle siedzimy i w sumie się bawimy. I stwierdziliśmy, że lecimy w ubrankach z Iwetą i jeszcze Kasią do wody, więc nie nagrywam tego, bo to jest zbyt hardcore, bo nie przebieramy się w stroje ani nic. Wskakujemy po prostu do wody i tyle, elegancko. U was jest jakoś trzecia, nie, godzina w tył, pierwsza nad ranem. U nas jest druga, jest trzecia, bo chciałam wam tylko pokazać, że gramy sobie teraz w takiego mini golfa. Tutaj. Hello, Julia. We are playing now mini golf and I'm the last one. Punktacja jest następująca. Pierwszy Mati 16, druga Jula 19, trzecia Iweta 21, czwarty Damian 26, no i bo tu już trzycyfrowe. Kacper 31, Kasia 32. Robimy z Kasią tosty dla wszystkich. Mam 1% baterii w aparacie, więc dalsza część tego będzie chyba z telefonu nagrywana. Wszyscy poprosili o tosty, oprócz Matiego i mnie, także... Ale nie przyszedł. Tak, także będziemy robić. Jedna piłeczka nam w ogóle się utknęła, teraz ją znaleźli. I w sumie tyle, miałam do powiedzenia, więc... Dobra, więc ogólnie ten kawałek jest z telefonu, bo stwierdziłam, że nie będę tutaj brała kamery, bo się boję, że utonie. Już w sumie wychodzimy z tym, więc już jestem w miarę ubrana i lecimy na szamkę, bo byliśmy właśnie w takim jakimś największym parku wodnym na wyspie. I zaraz wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda z drugiej strony. Próbowaliśmy prawie wszystkich zjeżdżalni, tylko nie tych najszybszych, bo się mega bałam, ale sami zobaczcie to. To i tak jest jakby jedna część ze zjeżdżalniami. Tam jest druga. Tam po drugiej stronie są w ogóle dla jakichś dzieci. Tu jest taka leniwa rzeka. Tam są jakieś jacuzzi. W ogóle mega wielkie miejsce i fajnie dosyć. Fajnie sobie pozjeżdżaliśmy. Oczywiście zdążyłam też sobie zrobić krzywdę, bo na tamtej rampie, tam jest taka rampa. O, właśnie tutaj. Walnęłam d***a, mnie strasznie bolała. Oczywiście to była pierwsza zjeżdżalnia, z której zjechałam i proszę, tutaj sobie zrobiłam krzywdę.
Ale ogólnie mega spoko i tak jak powiedziałam, właśnie lecimy na Szamkę. Takie miejsce na jedzonko eleganckie. Jakie? Takie. To jest razem na urodziny dla ciebie, więcej nie będzie. Dziękuję i tak. O. Szacuję. Kaspi zamówi sobie ośmiornicę. Byłoby wszystko ok, gdyby nie to, że tu jest ten sos pod spodem, jest strasznie mocny. Ja mam jakieś krewetki, Kaspi w sumie też. Każdy ma w sumie krewetki. W sumie każdy wziął to samo. Kolejna część vloga z telefonu, bo nie wzięłam kamery. Ale zobaczcie, jak tam widać ładnie morze. Idziemy sobie z moim pyszczkiem. Przynawigowałem nas, bo jestem królem nawigacji i trafiliśmy. Dziś idziemy z Sears, coś dobrego. Przed chwilą nagrywaliśmy właśnie Boyfriend, tak? I wszyscy byli na jedzonku, a my nie. Więc już zwyszeni, bo tu wszędzie pod górkę cały czas. Ale idziemy jeść.